I po raz kolejny witam was z menadżerem Żurzlowym 3-2. I również ja jestem tutaj do Waszej dyspozycji, aby komentować to, co dzieje się na ekranie. Lecimy dalej z karierą, ponieważ przez ostatnie dwa odcinki zbieraliśmy skład i przygotowywaliśmy się do tego sezonu i nadal nie przebrnęliśmy jeszcze przez cały okres przygotowawczy, ponieważ dopiero w kwietniu zacznie się liga, a mamy marzec jeszcze, nadal jeszcze przed nami dwa mecze towarzyskie. Jestem o te towarzyskie mecze spokojny. Eee, mam nadzieję tylko, że odbędzie się bez jakiejś kontuzji. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać już w samej lidze. Tak, żebyśmy mogli oczywiście w ligę wejść z naszym pełnym składem. Tak, żeby nie było problemów. Żebyśmy za dużo też nie... Eee, polepaczka, ciągniki, bla, bla, pięć tysięcy. Okej, No tam. Te pięć tysięcy możemy zapłacić, chociaż widzę, że jest problem też finansowy już drobny u nas. Ale miejmy nadzieję, nie chcę pożyczki żadnej zaciągać. W razie co będziemy musieli ją zaciągnąć i potem przebyć jakiś bardzo biedny sezon kolejny, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. W razie co mamy naszych polskich zawodników, juniorów, którzy są w klubie i będziemy mogli sobie na nich postawić, oni też dosyć mało, małe stawki mają. No i. Jakoś sobie będziemy radzić z tymi problemami finansowymi. Ale tak jak mówię tutaj w banku jeszcze, ratunkowe 450 tysięcy jest. Jak się już zaczną jakieś spotkania, nadal jeszcze jednak przed nami mecze towarzyskie. I nadal będziemy tutaj naszych lokalnych zawodników preferować. Tak aby mogli. Tak żebym też za dużo nie płacił. O Tutaj forma widzę niska u Krakowiaka. Ale to nic, myślę, że może nadal sobie jechać. Greg też będzie mógł już w tym spotkaniu jechać, Szałkiewicz i Grzesiak jako juniorzy. No i zobaczymy, jak to dalej tutaj będzie wyglądać w tym spotkaniu towarzyskim przeciwko Ostrowi. Pierwszy bieg, 3-3, 5-1, wygrywają nasi juniorzy. Tutaj również 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. Mogłem tak pewnie aż do końca tego spotkania mówić, tak więc bardzo dobrze to wygląda. Nasi przeciwnicy jeszcze dzisiaj nie zdobyli nie, przepraszam, mają jedną dwójkę, ale to Bartoch tutaj 0-1 przywiózł. O, tutaj już troszeczkę gorzej. No, Bartoch na razie najgorzej, ale to nic. Cała reszta drużyny bardzo dobrze sobie radzi. Proszę bardzo, Bartoch tutaj z jednym punktem. Tak więc dorobek punktowy też jakiś wywiezie. No, szkoda koniecznego i siłkiewicza w tym biegu, ale to nic. Wygrywamy sporo. Oni też bardzo dobrze się prezentują w tych ee, meczach towarzyskich. No, i kto tutaj pojedzie w 15 biegu? Proszę bardzo, nasz amerykański przyjaciel, 19-letni, bardzo dobrze sobie radzi również tutaj w zespole. I kto wie, kto wie, czy nie będzie normalnie, nie mógłby jeździć w podstawowym składzie, chociaż on chyba taki mam zamysł, tak, on miałby jechać w podstawowym składzie. No to potwierdzam tylko swoją teorię, że będzie startował w składzie podstawowym naszej drużyny, przynajmniej przy takiej formie. Tak więc wybieramy obsadę biegu 14, i będzie to Krakow, jak powiedzmy, z koniecznym. Chcę tak kreować tę parę, że może będzie cały czas dobrze współpracować, no i w ostatnim biegu będzie to ta dwójka i myślę, że tak powinni pojechać. Tutaj Krakowiak troszeczkę gorzej. No i Mazur. Czy Krakowiak ma ten gorszy motor? Od razu muszę sprawdzić, bo jeżeli tak, to jemu kupuję nowy motor. Jeszcze tutaj nominacje, 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 nominacje. Bla, 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 bla. Krakowiak w takim razie miałem go sprawdzić, czy jego motor tutaj jest gorszy. Czy może nie? Krakowiak ma lepszy motor Chociaż bardziej zużyty Tutaj stan na przykład koniecznego motoru Motora koniecznego też nie jest najlepszy Ale może jeszcze będą w stanie sobie jeździć na tych motorach, zobaczymy Jak będzie kiepska forma, no to wymienimy im te motory, a jeżeli nie, to po prostu Tniemy koszta, bo widzę, że cały czas pieniędzy nam ubywa O, to jest półfino polskich eliminacji do Grand Prix Zobaczmy, czy Mazur będzie w stanie sobie poradzić Należy jeden punkt, także 2-0. No, myślę, że to raczej nie wypali, ale mimo wszystko zajmuje dwunaste miejsce i tak zawody się kończą. Już tutaj spadamy poniżej 100 tysięcy, tak więc pieniędzy coraz mniej, ale zaraz zacznie się liga i trzymajmy mocno kciuki, że odbijemy się trochę finansowo. A no, tutaj mamy półfinał polskich eliminacji do indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. No, i w podstawowym składzie jest naszych dwóch zawodników. Szkoda, że Krakowiak na rezerwie, a Szałkiewicz jest tutaj w podstawowym składzie konieczny z zerem. Tak więc kiepsko to wygląda, niestety. Na razie upadek, a no niedobrze to wygląda. Nie wiem dlaczego tak to wygląda ze strony naszych zawodników. Kiepsko, kiepsko. Niestety. Pieniędzy coraz mniej. Dla juniorów pewnie tutaj wydajemy masę pieniędzy. Zobaczmy, finanse i wydatki, co największym wydatkiem jest u nas na sprzęt, dużo wydajemy rany, mnóstwo pieniędzy wydajemy na sprzęt, więc może jednak powinniśmy ciąć te koszty troszeczkę, zobaczyć jak z będzie wyglądał, może zaczniemy powoli i będziemy troszeczkę tutaj ograniczać to wszystko, no zobaczymy, na razie obniżę trochę, żebyśmy nie przesadzali. A zresztą nikodem to tam nie musi mieć aż takiego no, motocykla. Dobrze przygotowanego. Konieczny. Tutaj również zmienimy. Chociażby tunera zmienimy. I to już powinno ciąć te koszta. Bo widzę, że zaczynamy to troszeczkę niebezpiecznie zbliżać się do zera na naszym koncie. Obym tutaj nie przesadził ze składem finansowo, ale mam nadzieję, że jakoś wybrniemy z tego. W razie co będziemy się czymś ratować, nie wiem, pożyczką. Ale to już... Będziemy myśleć o tym, jak zabraknie nam pieniędzy. Idziemy dalej, no i czekamy w końcu na tą inaugurację sezonu 2019. Eee, to jest chyba jeszcze mecz sparingowy. Mam nadzieję, żebym nie wystawił jakiegoś takiego składu... ...lepszego. Krakowiak konieczny. No i Szałkiewicz oraz... Grzesiak, mecz towarzyski, tak dobrze mówiłem, no i tutaj będziemy jechać, taśma była Grzesiaka, ale to nic, aha już mamy biegi nominowane, oczywiście przytrzymuję żeby po prostu już to przewinąć, chciałbym zobaczyć już jak będą radzić sobie nasi zawodnicy w lidze. No to powiedzmy, że Grega puścimy tutaj razem z Szokiewiczem, no i w ostatnim Mazura z Krakowiakiem, tutaj troszeczkę gorzej już widzę, konieczne zaczyna wyglądać. Więc może jednak powinniśmy się zastanowić nad kupną motocykla dla niego. Konieczny, konieczny, konieczny. Zaraz przyglądnę się jego sprzętowi i zobaczmy jak to wygląda. Remont sprzętu dla koniecznego. Konieczny ma niski stan motocykla. A czemu jak ma tutaj takie uszkodzenia? No nie wiem, ma redukcję. Dobra, no zostawimy to na razie tak. Czekamy na inaugurację sezonu. Niecierpliwie już. Tutaj nominacja. Może jednak wycofamy tych naszych zawodników z tego wszystkiego. Mazur. Złoty kask Mazur. A, to on może sobie tam pozwolić na to, żeby pojeździć trochę jednak w tych zawodach. Nie odbierajmy mu tego aby mógł jeździć w turniejach, w których indywidualnie jeszcze może jakieś sukcesy zdobywać, tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do inauguracji sezonu 2019. No i zobaczymy, kto będzie naszym pierwszym przeciwnikiem w lidze. I czy będzie to mecz wyjazdowy, czy u siebie? Będzie to mecz u siebie, i będziemy polonie Bydgoszcz podejmować. Tak więc, wystawmy jak najlepszy skład tutaj możemy. Dobra, Mazur, niech tutaj będzie. E, 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 dalej, powiedzmy Greg tutaj może pojechać. Ogard. E, i ostatni zawodnik, jaki nam tutaj został, to Niklas Borosin, który myślę, że dobrze będzie sobie radził z juniorami. Szałkiewicz, kondycja taka sobie, Krakowiak oczywiście tutaj może pojechać, a Konieczny w forma... Dobra, niech będzie tak jak jest. Konieczny. No i zobaczymy. Pogoda fatalna, ale to nic. Jedziemy po zwycięstwo w tym spotkaniu. 4-2, 5-1. Czy 3? Czy 3? Czy 3? 3, 3 5-1. Lec, niestety, ale wygrywamy na to, to spotkanie. Odbijamy już na 5-1 sobie tutaj. Czy 3? 3 5-1. O, proszę bardzo. Ten Amerykanin, który tutaj jest w naszym składzie, to on naprawdę dobrze sobie radzi. Aha, tutaj, tak, pojechaliście, No to szkoda trochę. Macen poniżej oczekiwań. Konieczny, bardzo dobrze sobie radzi. No, trochę zawodzą mnie zawodnicy, którzy, na których stawiałem, bo ten Leon to, to miał być zawodnik naszej drużyny. A na razie to on ma tyle samo punktów co Krakowiak w tym spotkaniu, który jest juniorem. Wszyscy inni pozostali zawodnicy mają więcej punktów na swoich kontach. A tak więc na czternasty bieg wygrywamy to spotkanie. Właśnie, już wygrywamy to spotkanie. Więc na czternasty bieg tutaj możemy na przykład. Z whole puścić, a może na przykład konieczny. Teraz spróbujemy takie ustawienie. No i Mazur um, i Porsing. Porsing, tak, Porsing w ostatnim biegu. W 14 remisowo i w 15 również remisowo, ale spotkanie wygrywamy. 51 do 39 i bardzo ładnie to wyszło. Trochę bijliśmy się, mam nadzieję, finansowo. Ile w sumie zarobiliśmy na tym spotkaniu? 37 tysięcy. No, miejmy nadzieję, że takie przychody nam pozwolą utrzymywać się. E, wyżej zera, tutaj kolejne nominacje naszych zawodników do jakichś turniejów: półfinały, brązowy kask, srebrny kask. Myślę, że wycofamy. A to może jeździć, Nikodem też, Wincenty też. A w srebrnym kasku tutaj nasza czołówka juniorska, więc ich nie będziemy wycofywać, niech na razie sobie tam jadą. A Mazura będziemy potrzebować, więc wycofamy go tutaj z Mistrzostw Europy. Niestety, ale będziemy go bardzo mocno potrzebować. On najlepiej punktuje w sumie. Bardzo fajnie, że mamy tego polskiego zawodnika, który tak punktuje. No, jedzie w finale złotego kasku, zobaczmy, ale na rezerwie to, to raczej nie pojeździ. Zobaczymy, chociaż kto zdobędzie ten złoty kask. Nie zobaczymy, bo przewinąłem. Eee... To nie zobaczymy. W takim razie jedziemy dalej i zobaczymy, co czeka nas w drugiej rundzie zasadniczej. Miejmy nadzieję, że nie będziemy pauzować, ale jedziemy, już widzę, tutaj na wyjazd. No i ustawiamy może, a może inne ustawienie, tutaj Porsing, Madsen, Hogard, tak, i tutaj Mazur, oraz a gdybyśmy Szałkiewicza na przykład puścili, bo jest w formie kondycji dobrej, Kakowek, mm -hmm. konieczny, a gdybyśmy na przykład właśnie tutaj Grzesiaka dali, zobaczymy co to będzie miało za skutek. Jedziemy z gniezdem, pierwszy bieg wygrywamy. 5-1, drugi przegrywamy 4-2, kolejny przegrywamy 4-2, 4-2. 5-1, no, to już niebezpiecznie się zaczyna robić. Odsął gardem. Na, 3-3. Tutaj mazur z koniecznym, jak dzisiaj konieczny się prezentuje dobrze, więc trzymam kciuki. No niestety. Horsing z Macenem. No, Macen musi wziąć się do roboty, bo naprawdę jest poniżej oczekiwań, jakie tutaj przed nim stawiamy. Odsął gardem. Podsąd dzisiaj słabo, więc robimy z rezerwę taktyczną i pojedzie na przykład Madsen, no może Mazur powinien jednak pojechać w tym biegu. Mamy szansę na 5-1 i tak właśnie się dzieje, odrabiamy trochę strat. Mazur bieg po biegu z Grzesiakiem, przegrywają na 5-1 Orany, tego się nie spodziewałem. Leon Madsen naprawdę słabo jeździ, to, to nie jest zawodnik Taki, na którego liczyłem. Konieczny wykluczony za Karambol. No to już widzę, kiepsko to wygląda niestety. Przegrywamy znowu sześcioma punktami. Hodson, no to Hodson znowu musi wylecieć. No i za niego, nie wiem, Porsing. hogar dzisiaj dobrze jeździ, to jego właśnie puścimy z Mazurem. Nasza najlepsza para powinna, ale nadal tylko 3-3. No cóż, na, 5, na 14 bieg Madsen z Porsingiem i na ostatni Hogard z Mazurem i trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby to się udało. 5-1 już tutaj jest i jeszcze potrzebujemy dobrego wyniku. Niestety przegrywamy spotkanie 47-43, ale na wyjeździe, tak więc nie ma tragedii. No tutaj już troszeczkę nisko finansowo spadliśmy niestety. Dosyć sporo wydaliśmy pieniędzy. Teraz na zawodników. No widzę, że tu 140 tysięcy za to wszystko w wydatkach jest. Tak więc, no, niebezpiecznie. Mam nadzieję, że uda nam się wytrzymać do końca sezonu. Szokiewicz tutaj, dwa punkty, trzy punkty. O, półfinał brązowego kasku. Tak więc, a no, mimo wszystko, i tak dobry występ z jego strony. Na piątym miejscu jest, więc kwalifikuje się dalej. Drugi półfinał. Bartuch też całkiem nie najgorzej trójeczki przywozi, też się kwalifikuje dalej, Norbert trójeczka, dwójeczka, jedynka, no trochę tendencja malejąca, szkoda, a konieczne jak sobie poradzi, jeden, 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 dwa, kiepsko trochę, no, ale trudno, mają gorsze dni teraz, nadal się jednak kwalifikuje bodajże, więc po biegu dodatkowym, on nawet nie zwraca na to wszystko uwagi. Awanse, awanse, bla, bla, bla. ale zobaczmy, jak ci nasi zawodnicy tutaj fizycznie wytrzymują. Mazur jest w niskiej formie, ale punktuje bardzo dobrze. Kondycję ma przyjemną. Kacper w niskiej kondycji, więc myślę, że wycofamy go z najbliższych zawodów. Kacper wyrzucimy z zawodów najbliższych. Kacper. Hmm. Ledwo się zakwalifikował do tego. Wycofamy go z tego trzeba kasku. kasku mi. ale będzie nam potrzebne teraz. Dobra, tutaj kolejne nominacje dla innych naszych juniorów. Ale my czekamy na trzecią rundę zasadniczą. No I kto tym razem będzie naszym przeciwnikiem. Miejmy nadzieję, że ktoś jakiś godny rywal. Na wyjazd znowu jedziemy to niestety chyba spadniemy poniżej zera. Ale zobaczymy. Worsing. Macen, który słabo jeździ, nie puścimy go może w tych zawodach Chociaż nie no, obiecaliśmy mu tam 12 spotkań, więc chyba musi jednak jeździć No i na przykład Kondycyjnie, no kiepsko u Koniecznego, więc jakowiaka puścimy, a Obok pojawi się na przykład Szałkiewicz I zobaczymy jak to Jaki to da skutek no, i jedziemy spotkanie. Pierwszy bieg 5-1. Kolejny przegrywamy 4-2, ale tutaj już wygrałem z domu. 5-1-3-3 Wypadek cena, Szkoda, bo dobrze zaczął, ale porcing dobrze sobie radzi. 3 punkty przywozi. No, jak nasi zawodnicy będą przywodzić za dużo punktów, to też nie będziemy w stanie się wypłacić. Ale na razie, jeszcze tutaj nikt. No, Hogart dzisiaj w bardzo dobrej formie. Macen też zaczyna punktować w końcu. Nie będę mógł się wypłacić za tych zawodników jak nic, ale najwyżej weźmiemy pożyczkę. I mówię, będziemy się jakoś ratować. Porsing z Madsenem na przykład, a Ougardę z Mazurem w ostatnim. Oczywiście zrobimy rezerwę zwykłą za Madsena, który nie przebył jeszcze. Nie dotarł do 10 punktów. Puścimy Krakowiaka, chociaż Szokiewicz lepiej sobie dzisiaj radzi. A Porsing jak tam dzisiaj? 7 punktów. a to myślę, że a też możemy zrobić zastępstwo i Krakowiak niech jedzie. Ale tutaj widzę już Szałkiewicz, no Krakowek z defektem, to ten motor chyba zaczyna mu doskwierać, a Szokiewicz dwa punkty przywozi w biegu nominowanym, także zawodnik bardzo dobry, no i w ostatnim Ogard Mazur 5-1. Tak więc wygrywamy spotkanie wyjazdowe przeciwko kolejarzowi Opole 54-36. Już jesteśmy poniżej Kleski, niestety są o pieniędzy. Aha, dobra, treningi się nie odbywają. Tutaj, 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 tutaj gdzie to w banku są nasze żelazne rezerwy pieniędzy. Zapłacenie pieniędzy z banku, wypłacimy wszystko co zostało. No i miejmy nadzieję, że to nam wystarczy do końca sezonu. A my czekamy na jakieś spotkanie u nas. Tak żeby można było się troszeczkę jeszcze finansowo odbić indywidualne mistrzostwa Małopolski w Krośnie i czterech naszych zawodników startuje w tych zawodach, także trzymamy kciuki. Konieczne radzi sobie nieźle. Szkoda tej jednej jedynki. No, ale zobaczmy, jak to już na samym podsumowaniu będzie wyglądało. No i czwarte, piąte, szóste miejsce dla naszych zawodników, a Wincenty Grzesiak troszeczkę dalej. No trochę szkoda, że tutaj defekt miał Krakowiak w biegu dodatkowym, bo zaczynał faktycznie przeszkadzać ten motor. No, ale na razie trochę Szkoda mi jednak tych pieniędzy. Czekamy na jakieś spotkanie ligowe, które będzie odbywało się u nas tymczasem. Szałkiewicz odbywa finał polskich eliminacji do indywidualnych mistrzostw Europy Juniorów. Ale to pomijamy... Aha, to była ta kolejka, którą pauzowaliśmy. Mm. Hogard hmm. no. był autuzjowany, to coś ciekawego, znaczy coś nietypowego, coś, o czym nie wiedziałem. Jak tam nasi juniorzy sobie tutaj radzą? Ich rozwój. <noise> Cały czas chciałbym jednak rozwijać tych wszystkich zawodników. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że warto dać im szansę. Chociaż ten Klebanowicz na przykład. Jaki on ma talent? Niski. To może po prostu go wyrzucimy. I będzie mniej wydatków. No i poza tym tych zawodników reszta zostaje w klubie i zobaczymy, jak będą dalej wyglądać. Mariuszowi jeszcze tutaj zaufamy, ma dosyć niskie umiejętności, jak na swój wiek, ale zaufajmy tutaj trenerowi, że jego talent jest bardzo duży. Zobaczymy, jak będzie się jeszcze rozwijał. Finał brązowego kasku, w, których, w którym to wystartuje dwóch naszych zawodników. Trzymajmy bardzo mocno za ich kciuki. Szałkiewicz z trójeczką na start, a niestety już w kolejnym biegu 0-1-2-0. Tak więc, no, bez szału i no, nie trafiają nawet do pierwszej dziesiątki, znaczy do top 10. Ale mają jeszcze troszeczkę czasu przed sobą, żeby poprawić swoje umiejętności. I z Kasku przed nami, ale to czy nasz zawodnik? Tak, jeden startuje. Kinał ten ma miejsce w Zielonej Górze, no i może Krakowiak będzie w stanie tutaj powalczyć, ale z dwoma zerami, trzema na start. To raczej nie ma szans, i to chyba jednak ten motocykl tutaj wiele zajmuje ostatnie miejsce, więc może jednak powinienem kupić ten motocykl Krakowiakowi. Mm, sprzęt. Kupno sprzętu, Krakowiak. Oj, ty tu już masz bardzo zużyty motocykl, więc sprzedamy ten, kupimy ci za 25 tysięcy, na przykład ten. No i miejmy nadzieję, że to ci pomoże wrócić do formy. Zobaczymy jak dalej będziemy sobie tutaj radzić z takimi, tak ustali, z takimi ustaleniami, jeżeli chodzi o naprawienie motocykli. i no, miejmy nadzieję, że mimo wszystko będziemy sobie dobrze radzić w lidze, że będziemy te spotkania wygrywać. Kolejne spotkanie wyjazdowe. Czy to nie jest już? Trzecie spotkanie wyjazdowe podrząd. Kondycja Hugarda jest niska, on po kontuzji teraz jest. Więc musimy tutaj jeszcze trzymać za nich kciuki, tak, żeby forma im wzrosła, kondycja to również. Hogarth jest w dobrej formie, kondycyjnie właśnie kiepsko, no ale liczę też na tych naszych juniorów. Tutaj Norbert Krakowiec ma nadzieję, że wróci do swojej formy. A Mazur, mimo naj, najniższej formy wdrożenia, to punktuje bardzo dobrze, tego można być zadowolonym. Takow jak i konieczny, jako nasi juniorzy. No i zobaczymy. Zerawiczem tutaj będziemy się mierzyć. 3, 3, 3, 3, 5, 1 wygrywamy. 4, 2 przegrywamy. 5, 1 wygrywamy. 5, 1, 1, 5 4, 2, 1, 5 5, 1 także dużo się miesza, ale spotkanie i tak wygrywamy na razie. Eee, no, i tutaj mamy Macena, który w końcu zaczyna punktować, jak przystało na tego zawodnika. Greg, dobry początek, ale potem te 2, 0 trochę szkoda. Krakowiak trzy punkty w biegu juniorskim, potem już Lipa. Koniecznie troszeczkę się obudził w jakimś biegu, ale pewnie dlatego, że jakiś kolega klubowy mu pomógł. Ale nie będę ich krytykował, nie mają jeszcze dużo, dużo pracy przed sobą, ale na pewno mają też yy, wysokie ambicje. Wybieramy skład na bieg 14 i w 14 puścimy na przykład Porzinga, a z z Mazurem, bo dzisiaj kiepsko, ale to nic. No i Macen w ostatnim z Hogardem i zobaczymy tutaj 1-5. Więc na ostatni w sumie, moglibyśmy robić rezerwę zwykłą. Hogard, który jeszcze nie przekroczył 10 punktów, i za niego na przykład Konieczny, który niedawno zdobył 2 punkty i zdobyła tutaj 0. No Macen na drugim miejscu. Ale spotkanie wygrywamy 49-41 na wyjeździe. Kolejne spotkanie wyjazdowe, to jest naprawdę. Sporo tych spotkań wyjazdowych mamy, ale miejmy nadzieję, że w końcu pojawi się jakieś spotkanie, które odbędzie się na naszym stadionie, bo nasi widzowie, nasi kibice też są y, zainteresowani, aby oglądać na własnym stadionie drużynę, która jeździ w ich mieście. Widzę, że kondycje już powróciły. Edward Mazur w coraz wyższej formie. No i nic, tylko jechać dalej spotkania. Nie liczyć na to, że nie będziemy pod kreską, jeżeli chodzi o nasze finanse. Konieczny Krakowiak. No i jedziemy to spotkanie. Bardzo niska w sumie frekwencja na stadionie, niestety. Tutaj 5-1, 5-1, 4-2. No, tam rozgromimy rywala. 1-5, 5-1, 5-1, 5-1. A może puścimy po jakichś rezerwowych tutaj? Za, o kurczę, ale tu byśmy mieli skład teraz na ten bieg. cena, tutaj nie puścimy, puścimy Krakowiaka na przykład. Niech jadą, Amazon i punktów. ma eee, punktów. Zrobimy jeszcze za niego rezerwę. Konieczny może pojedzie. Ter 2 przegrywają, nie, przepraszam, wygrywają, bo Krakowiak na pierwszym miejscu, fajnie. Krakowiak w bardzo dobrej formie po wymianie sprzętu. Nie da mi się Krakowek z koniecznym, ale wydaje mi się, że Krakowek jednak dostał ostatnio nowy sprzęt. Tutaj Hogart pojedzie z Juniorem i wygrywają na 4-2. Horsing z Hudsonem. I wygrywają na 5-1. No i wybór składu na biegi nominowany. Myślę, że moglibyśmy naszych juniorów tutaj puścić. Może na przykład. Pojedzie konieczny z Krakowiakiem, no a w ostatnim Powersling z Hołgardem. Remisowo tutaj dzielą się punktami po 3 punkty dla każdej drużyny i w ostatnim również pod efekcie Hołgarda, tak więc wygrywamy spotkanie wynikiem kosmicznym 62 do 28. I teraz musimy się wypłacić za te wszystkie punkty, ale jechaliśmy u siebie, chociaż nie było zbyt wielu ludzi na stadionie. Też te przychody nie wyglądają zbyt dobrze. 10 tysięcy, jedynie. No, będzie trzeba walczyć o te finanse. A tutaj mamy 12 zł za bilet. To może obniżymy tą cenę, na przykład do 10. Eee, Premia za zdobycie 10 punktów. Niech zostanie to wszystko w sumie, tak. No, nie będę mógł cię wypłacać, jak będę tak wygrywał. Te wszystkie spotkania, ale czego to się nie robi dla drużyny. Kolejne nominacje. Bla, 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 bla. Może wycofam tych zawodników, no myślę, że jako rezerwowy to tam jeszcze, Almazor tutaj i jak niestety, zostaną wycofani z tych zawodów. Jeszcze chciałbym zobaczyć jak tutaj wygląda tabela naszej ligi i w tym momencie my zajmujemy drugie miejsce. Na pierwszym miejscu Gniezno, Bydgoszcz na trzecim i Pils, na czwartym. No i potem już są zespoły, które mają ujemne małe punkty. Tak więc e, mam nadzieję, że w tej obsadzie pierwszych czterech miejsc nie zmieni się już nic aż do końca sezonu. I że pojedziemy w playoffach z jakąś słabą drużyną i uda nam się wygrać i potem wejdziemy do finału. To już będzie to już będzie ten sukces, na który tutaj pracuję i wydałem tyle pieniędzy już, że całe nasze zaskórniaki niestety musiały na to pójść. Ok, jeszcze tutaj spotkanie przed nami. Znowu wyjazdowe, tak więc no, jedziemy i na pewno odczujemy to finansowo. Forma Mazura rośnie. No i wybieramy oczywiście składy, Modsen, Ongarde. Son, Mazur. Konieczne i Krakowiak. No i jedziemy z Daga w Pils. 4-2, 4-2, także dobry start. Również 4-2, 1-5. A nadal wygrywamy. No już remisowo będzie teraz. Tutaj odbiliśmy sobie i znowu jeszcze bardziej powiększyliśmy przewagę. Tak więc, ojej, jeszcze 5-1. Proszę bardzo. Leon Madsen i Hoggard robią roboty. Już mają 10 punktów na swoich kontach. Tak więc bardzo dobrze to wygląda. Mazur również z dyszką. Tak więc bardzo równo ci zawodnicy, a pozostali... O, ciężko, ciężko. Niklas troszeczkę niska forma w tym spotkaniu. Konieczne bardzo dziwna forma 302. Więc może puścimy go w tym biegu 14 z na przykład z Mazurem, a w ostatnim Matsena z Hogardem i tu zostawimy to taką obstawę Konieczne. Ok, dwa punkty przywozi, i tutaj wygrywamy już spotkanie, więc Matsen Hogard A to może zamiast na przykład Hogarda. Zamiast Hogarda puścimy tutaj Krakowiaka, niech się objeżdża. I remisowo, ponieważ zajmuje on ostatnie miejsce, ale to nic. Wygrywamy spotkanie 50 do 40 i kolejne wygrane spotkanie ligowe przed nami, za nami. A nasz budżet jest bardzo mocno nadszarpnięty, więc będziemy musieli raczej ratować jakoś w tym sezonie. Chyba, że zaczniemy zarabiać w końcu jakieś pieniądze albo jakiś sponsor znajdzie się który będzie chciał wspierać naszą drużynę. Ok, wybieramy nasz młodzieżowy skład tutaj. Myślę, że wybierzemy skład z zawodników, którzy znajdują się w naszym zespole. Chociaż nie, kondycyjnie dobrze sobie radzą. Tak, 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 zrobimy. I na rezerwie będzie Nikodem, który pochodzi w sumie z innego klubu. Więc nie puścimy go po prostu w tych zawodach. Kakowek 3 punkty, konieczny 1. Szałkiewicz 3 punkty, proszę bardzo. Grzesiak 0, Szałkiewicz znowu 3 punkty. Co ten zawodnik tutaj robi? Krakowek też, no tutaj już gorzej, Szałkiewicz 0. Ale widzę, że mimo wszystko bardzo dobrze punktują nasi zawodnicy. I możemy być z tego zadowoleni. Tutaj konieczny jeden, ale Szałkiewicz przed chwilą 3 punkty. Krakowiak ostatni, o to niemożliwe. Ale i tak wygrywamy to w Krośnie, pierwszą rundę Małopolskiej Ligi Młodzieżowej, tak więc nasi juniorzy w końcu zaczynają pokazywać się z bardzo dobrej strony. Już nie tylko jest to dwóch zawodników, ale jest to właśnie pełen skład taki juniorski. No i mamy przed sobą kolejną rundę zasadniczą z nowych Mistrzostw Polski, jest to ósma kolejka, a jest ich ile? 14, to jesteśmy za połową. Może nie będziemy musieli się ratować jednak finansowo poprzez pożyczkę. Zobaczymy, zobaczymy. Dużo o tych finansach jest mowa, ale widzę, że chyba troszeczkę przesadziłem z wypłatami do naszego zespołu. Tym bardziej, że ten macen tutaj um, na początku nie jeździł tak, jak powinien. Więc troszeczkę chyba za drugiego zawodnika ściągnąłem. Poza tym ten zakup Mazura troszeczkę też nadszerpnął nasz budżet, ale to nic. Odbijemy sobie to wszystko odbijemy. Mazur. Szałkiewicz był ostatnio w dobrej formie, więc myślę, że moglibyśmy go usić w tym spotkaniu. I na przykład. Mm, koniecznego Krakowiaka. Krakowiak chyba w lepszej formie na razie w tym sezonie. Proszę bardzo. Komplet ludzi na naszym stadionie. Pogoda dobra. No i to będzie troszeczkę solidny zastrzyk pieniędzy na nasze konto. Tutaj zaczynamy dobrze w spotkanie wynikiem 5-1. Kolejnym 4 Dwa. 4-2, zastępstwa zawodnika, rezerwy taktyczne zwykłe nie pomagają naszemu rywalowi, jest bardzo źle, tylko Bogdanu właściwie robi jakieś punkty. A my moglibyśmy robić jakieś rezerwy zwykłe. Kto tu ma sens z hmm. To niech pojadą jeszcze może sobie ten bieg. Okej, okay, wiedziałem, że na 5-1 go wygrają. Hodson z Hogardem. Hodson dzisiaj słabo. Dobrze sobie radzi, więc zróbmy rezerwę zwykłą za puścimy Szałkiewicza, który myślę, że zasługuje na tą szansę, no i zdobywa jeden punkt, także bardzo dobrze, Mazur z Madsenem, tutaj będziemy już też rezerwy, Madsen, Szałkiewicz, Mazur, Krakowiak i oni remisują Szałkiewicz, nawet dwa punkty przywozi bardzo fajnie. Szałkiewicz z Hogardem teraz pojadą, no to puśćmy już taki bieg. Hogard na pierwszym miejscu. Szałkiewicz z jednym punktem, porsing z Hudsonem. Niech jadą w takim razie. I tutaj oni wygrywają również bieg na 4-2 i w tym momencie już jest również kosmiczny wynik 53 do 25, ale jeszcze przed nami dwa biegi. Tak więc puszczamy zawodników tutaj do 14 biegu. Niech to będzie... Żeby nie wydawać za dużo, to puścimy Hotsona z Krakowiakiem. A w 15 no, musimy najbardziej punktujących wystawić, więc e, powiedzmy, że będzie to Mazur i Hogard. Tutaj w 14 przegrywamy na 5-1. Tu jeszcze możemy rezerwę zwykłą zrobić mazur Hogard, a Mazur to za Mazura. A nie, nie mogę. Już załodnicy wyczerpali. No tak, pięć startów mają już na silniorzy, więc nie pojadą. Już nie mogą więcej. No i Mazur na pierwszym miejscu Hogard. No i mamy dwóch zawodników, którym musimy wypłacić te premie za zdobycie 10 punktów Ale do nic, już są tam te drobniaki e, Dla nich na sprzęt, chociaż to my im opłacamy sprzęt, to nie Ale powinniśmy trochę zarobić teraz za bilety 62 tysiące, ponieważ mieliśmy komplet na stadionie Może jednak e, powinniśmy troszeczkę podwyższyć ceny biletów Ponieważ cena biletów była 12, to mało ludzi przychodziło było teraz 10, to był komplet, więc możemy tu ustawić 11. O ile sobie przypomnę tylko gdzie to było, ale to jest tutaj. I 11 myślę, że za bilet to nie będzie aż taka wysoka cena. Nasi juniorzy rozwijają się. Michał wygląda bardzo solidnie. W wieku 13 lat już ma 44 punkty umiejętności. Tak więc radzi sobie nieźle. Mariusz tutaj nie, nie bardzo. A nasi 15-latkowie czyli z poprzednich sezonów jeszcze tutaj widzę, zwolnili troszeczkę tempo rozwoju, ale to nic, nadal też będziemy ich jeszcze trzymać. Ok. Mamy znowu 35 minut, muszę popracować nad wyczuciem czasowym, lepszym troszeczkę, eee... lepiej sobie to planować. Ale jesteśmy w połowie sezonu, mamy drobne problemy finansowe, ale to jeszcze, o tu jeszcze coś odjedziemy, jakieś juniorskie. A tutaj par klubowych, no ok. Nie, ale tutaj młodzieżowych par klubowych. No to wystawimy krakowiaka z koniecznym. I na rezerwie Szałkiewicz. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby tutaj pokonywać naszych rywali. Dobra, będziemy sobie to enterować w tym czasie. Właśnie będę już kończył odcinek. No i na sam koniec widzimy, że nasi zawodnicy zajmują trzecie miejsce w tych eliminacjach w leśnie. No i. Ok. W odcinek możecie zostawiać łapki w górę, komentarze. Pamiętajcie o komentarzu, jeżeli zostawicie łapkę w dół również z informacją o tym, co można by było jeszcze tutaj poprawić i dlaczego decyzja o łapce w dół, ale zachęcam jednak do tych w górę, bo są bardziej pozytywne. No i do usłyszenia następnym razem, kiedy będziemy dalej zmagać się z naszymi wydatkami.